Polska Agencja Prasowa poinformowała, że ognisko choroby potwierdzono w stadzie indyków w powiecie Ostrowskim we wsi Gałązki Wielkie. Drób ma zostać zagazowany. Przypomnijmy, to już drugie ognisko ptasiej grypy w powiecie Ostrowskim. Tydzień temu we wsi Skrzebowa zagazowano 21 tysięcy kaczek. Od początku tego roku w naszym województwie stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiatach Międzychockim, Szamotulskim i W Konińskim. W związku z zaistniałą sytuacją wojewoda Wielkopolski ma wydać rozporządzenie dotyczące obszarów zapowietrzonych i zagrożonych. Oznacza to, że w promieniu 3 km od ognisk zostanie utworzona strefa zapowietrzona, a w promieniu 10 km zagrożona. Decyzja pociąga za sobą specjalne procedury dla hodowców, którzy bez zgody powiatowego lekarza weterynarii nie mogą na przykład sprzedawać swojego drobiu lub kupować nowego w celu powiększenia stada. Damian Wełna, Puls Dnia.